Państwu, witamy serdecznie. Natalia Małek, Kacper Bartczak. My będziemy prowadzili dzisiaj dla Państwa spotkanie z dwójką poetów, syryjsko-palestyńsko-syryjską dwójką, przed Państwem Fadi Jomar i Rami Al-Ashek. Przywitajmy naszych gości. Za chwilę oczywiście powiemy Państwu więcej o naszych gościach i o zapowiemy trochę, co się zdarzy w trakcie tej rozmowy. Chciałem tylko przypomnieć wszystkim, że ta część festiwalu w Stroniu należy do cyklu, który trwa już od kilku lat. Jest to cykl organizowany we współpracy z Literary Europe Live. Pomysł jest taki, żeby tu prezentować Państwu poetów z czegoś, co jest otwartym projektem pod nazwą Europa. Myślimy o poezji europejskiej, ale jak Państwo widzicie, jest to bardzo otwarte pojęcie. Przedstawimy Państwu za chwilę naszych bohaterów. Rozmowa będzie miała dwie części. W pierwszej razem z Natalią postaramy się jakoś doprowadzić do tego, żeby nasi goście opowiedzieli nam po prostu o swoim pisaniu, żeby Państwo opowiedzieli o swoim pisaniu, o swojej poezji, o tym, jakie ona ma znaczenie, skąd się bierze. A w drugiej będzie niespodzianka filmowa i wtedy dołączy do nas jeszcze jedna uczestniczka, jeszcze jedna bohaterka dzisiejszego spotkania. Potrzymamy ją na razie Państwa w niepewności, a ją jako niespodziankę, dobrze? I dopiero później ją przedstawimy. Tak to wygląda. Aby jednak wydobyć z cienia jeszcze jednego uczestnika, ważnego uczestnika dzisiejszego spotkania, osobą w dużej mierze odpowiedzialną za tłumaczenia poezji zarówno Ramiego Al-Ashek'a, jak i Fadiego Jomara jest Filip Kazmierczak, który tutaj siedzi pomiędzy nimi i tłumaczy. Jego rola dzisiaj jest może właśnie taka nieco w cieniu, ale tak naprawdę to jego przekłady możecie Państwo przeczytać na stronie Biura Literackiego. Zgadza się wszystko. Proszę Państwa, jednym z naszych dwóch gości jest Fadi Jomar, który urodził się w 1979 roku w Damaszku. Dziś mieszka w Berlinie. Fadi studiował ekonomię i matematykę, także geometrię. Natomiast dziś stara się zajmować pisaniem, zajmuje się pisaniem. Jest poetą, ale jest również autorem libret. Pracuje nad formą teatru muzycznego. Jest autorem książki pod tytułem Damaszek ma proroka, wydanej w tym roku w Jordanii. Widzicie Państwo, tutaj będą takie dosyć złożone relacje między tym, gdzie jest pisarz, dla kogo pisze, po jakiemu pisze. Książka jest po arabsku, to jest tomik poezji po arabsku. Oraz również jest autorem libretta pod tytułem Kalila i Dinna. To są dwa imiona ważne w tradycji arabskiej i to z kolei było wydane w 2016 roku we Francji. Dobrze. Drugim gościem dzisiejszego spotkania jest Rami Al-Ashek, urodzony w 1989 roku, poeta, dziennikarz, muzyk, a także kurator festiwalu literackiego. Rami urodził się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie spędził zaledwie kilka miesięcy, następnie przeprowadził się do Syrii. Jest Palestyńczykiem. I fakt ten bardzo wpływa na jego losy i na jego twórczość. Zaczął pisać w wieku lat 12. Przytaczę zabawną historię, którą będziecie mogli Państwo przeczytać na stronach Biura Literackiego, że jego debiutem poetyckim były listy miłosne, czy też wiersze miłosne pisane na zamówienie kolegów ze szkoły, które następnie mogły zostać czytane.
czym, jak się można domyślić, zarobił nieco pieniędzy. Ale tak naprawdę przełomowym rokiem w historii Ramiego, o czym wspomniał, zdaje się także wczoraj podczas dyskusji otwarcia, był rok 2011, kiedy wybuchła rewolucja w Syrii. On tak naprawdę umiejscawia pewnego rodzaju przebudzenie zarówno literackie, jak i polityczne w tym momencie. Zaczął pisać poezję, zaczął uprawiać dziennikarstwo, zaczął pisać teksty piosenek. To nie skończyło się dobrze. Wyjechał do Niemiec przez Jordanię. Wspomina także o tym w wywiadzie, jakiego udzielił Filipowi Kaźmierczakowi. Przebył trasę z przemytnikiem. Jednak to, czym będziemy się zajmować dzisiaj, może powinno mieć bardziej literacki charakter niż biograficzny czy faktograficzny. Rami jest autorem aż 5 książek w języku arabskim, 5 książek poetyckich, 2 przekładów na język angielski i jednej książki w języku niemieckim, która, z tego co się pochwalił, sprzedała się w całości i będzie miała swój dodruk niedługo. Oczywiście natychmiast Państwo podejrzewają, że tutaj będą różne związki z politycznością pisania. Mamy bohaterów bardzo różnorodnych, zajmują się wieloma rzeczami. Na przykład nie wspomniałem o tym, że Fadi mówi o sobie, że jest kucharzem. Co oczywiście nie, tak naprawdę jest pewnym kamuflowaniem się jako w roli pisarza. Do polityczności oraz do jakby politycznej genezy ich pisarstwa dojdziemy, ale chcieliśmy zacząć tą rozmowę od pytań o pisanie, o poezję, o tym skąd ona się wzięła u nich, jaką odgrywa rolę. Może ja bym zaczął o pytanie do obu naszych gości, o tym, jak widzą związek, relacje między tym, jak uprawiają swoje pisarstwo, poezję, a bardzo bogatą i nadal żywą tradycją poezji arabskiej. Jak się sytuują wobec tej tradycji? بالنسبة لي لما بلشت أكبر أوعى بدون وعي بدون قرار مسبق اكتشفت أني أنا على علاقة جيدة مع الشعر ولأني بحب أقرأ بحب أكتب الشعر حتى علاقتي مع الموسيقى كانت مبنية على النص يعني الأغاني أو الموسيقى اللي كنت أحبها كانت دائما مرتبطة بكلام عجبني وأحيانا كثير كنت أنسى اللحن بس أتذكر الكلام وأنا ربيت بعائلة نسبيا متعلقة باللغة العربية في 2 شعراء بالعائلة أكيد هلا ما بيعجبني اللي بكتبوه ولكن كان بالنسبة لي بداية حتى أكون قريب من الكتب ومن الكتابة. Dzień dobry. Dziękuję serdecznie za zaproszenie po pierwsze. Jeżeli zaś chodzi o pisanie, to w gruncie rzeczy zaczęło się to u mnie, kiedy zacząłem dorastać i zyskałem większą świadomość tego, co się wokół mnie dzieje. Nie była to żadna decyzja z mojej strony. Tak naprawdę od początku w jakiś naturalny sposób miałem dobrą relację, dobre odniesienie do poezji. Czytałem, pisałem. Także w muzyce interesował mnie bardziej tekst niż sama melodia. Znałem słowa moich ulubionych piosenek, chociaż często zdarzało mi się zapominać melodię. Moja rodzina była też, można nie powiedzieć, że była dość dobrze wykształcona. Wśród mojej rodziny znalazło się też 2 poetów. Dlatego od początku ta literatura i ta tradycja literacka była w moim życiu obecna i w formie czytania, czytelnictwa i w formie pisania. بعد فترة صغيرة صرت اكتشف انه انا بعيش على الكتابة. يعني بتذكر تماما انه انا لما اتخنقت مع والدي خناقة كتير كبيرة وطلعت من البيت
الطريقة الوحيدة اللي اعتذرت منه فيها هي أني كتبت له قصيدة وبعثت له إياها. كنت أكتب لما كنت مراهق للبنات اللي كنت أحبهم. أحياناً بشوف بعض الأشخاص، أنا بالعموم حدا خجول ما كتير مبادر بالحياة، يعني ما بقدر أشوفك بالشارع أروح أسلم عليك ولا تتذكرني، بس ممكن بعد شي ساعتين بس أرجع على البيت أبعث لك إيميل أو أبعث لك على الفيسبوك أنه مرحبا أنا من شوي شفتك بس استحيت أتواصل معك. فالكتابة كانت هي طريقتي للتواصل مع العالم. إذا بتقول po krótkim czasie zauważyłem, że tak naprawdę żyję pisaniem. I na przykład, kiedy raz pokłóciłem się z moim tatą i po prostu wyszedłem z domu, nie potrafiłem przeprosić go w żaden inny sposób. Po prostu napisałem wiersz w ramach przeprosin i wysłałem go do niego. Jako nastolatek pisałem również do moich ukochanych. Mogę o sobie powiedzieć, że jestem ogólnie osobą wstydliwą. Jeżeli zobaczyłbym kogoś znajomego na ulicy, no nie podszedłbym, nie przywitałbym się, ale po dwóch godzinach, na przykład, już wrócę do domu, siadłbym, napisał maila albo napisał na Facebooku: cześć, słuchaj, widziałem cię dzisiaj na ulicy, trochę wstydziłem się porozmawiać. Jakby to pisanie stało się moją formą komunikacji z ludźmi. Przepraszam jeszcze, Rami, a co z tą tradycją? التراث الشعري أو التراث الأدب العربي هو شيء نحن ربينا عليه لما كنا صغار، تم تعلمه بالمدرسة، بس هي كمان علاقة ذاتية، لأنه مو كل حدا تعلم هذا الشيء بالمدرسة تعلق فيه. أنا كنت لاقي حالي بالشعر تحديدا، بالشعر القديم، بالموسيقى تبع الشعر، بالأنواع والأوزان وكيف أجد حتى على اللغة. بس كمان بنفس الوقت أنا مالي مثل فادي متعمق أكثر، فادي باحث أكثر بموضوع التراث، وهو مدافع عنه بشراسة أكثر مني، وأنا كتير بحب هذا الشيء فيه لفادي، وأكيد بحب النص اللي بكتبه، فأنا بفضل أنه فادي يحكي عن الموضوع أكثر. Cóż, ta literatura i ta tradycja literacka, również ta tradycja ludowa, literacka, była obecna w naszym wychowaniu tak naprawdę od dzieciństwa i każdy miał z nią styczność w szkole, ale jest tutaj też jakiś element bardzo osobisty, ponieważ nie każdy, kto uczył się tego w szkole, tak naprawdę znalazł jakieś upodobanie w tej literaturze. No, ja odnalazłem się w poezji, bardzo odnalazłem się w muzyce poezji, w stopach rytmicznych. Natomiast nie na tyle, na ile odnalazł się w tym wszystkim Fadi. Fadi dużo bardziej zagłębia się w ten temat, dużo więcej prowadził badań na ten temat, dużo odważniej broni tej literatury i tej tradycji. I myślę, że to właśnie Fadi mógłby powiedzieć na ten temat więcej. Dobrze, Rami, trochę unikasz konfrontacji z tradycją. Damy ci żyć teraz. Przejdźmy w takim razie do Fadiego. Fadi, to samo pytanie. Powiedz nam o swoim pisaniu i o bogatej tradycji, o twojej relacji z tradycją pisania w języku arabskim. Rami حكم منيح على النص التراثي بالمعنى نقول الرسمي. انا راح احكي عن او يعني راح احاول قول إنه في نمطين من التراث. في التراث اللي هو موجود بالكتب وأنا كتير بحبه، بس اللي كان هو مدرستي الحقيقية هو التراث الموجود بالمجتمع، التراث الحي خلينا نسميه هيك، مش لأنه هذا ميت بالتأكيد، صار التراث حي على ألسنة الناس. الأغنية تحديدا، الأغنية الشعبية المتوارثة اللي الكل بيعرفها والكل بيرددها على اختلاف البيئات السورية المتنوعة بشكل كبير، كانت هي بالنسبة لي المكان الأول اللي تعلمت فيه كيف بينقال بيت الشعر بطريقة صحيحة.
وقبل ما أتعلم كيف بينكتب كيف بينقر. Rami bardzo dobrze wyraził się o tym tekście tradycyjnym od strony formalnej. Ja natomiast spróbuję podejść do tego trochę z innej strony. Są dwa rodzaje tradycji literackiej. Jest ta tradycja literacka, którą można przeczytać w książkach. Ja również ją bardzo lubię, ale moją prawdziwą szkołą było tak naprawdę społeczeństwo, była ta tradycja żywa. I to nie jako przeciwstawienie tradycji martwej, ta tradycja literacka nie jest martwa, natomiast ta druga żywa tradycja cały czas jakby żyje, jest przenoszona na językach ludzi i dalej przekazywana. To przede wszystkim piosenka ludowa. Znam bardzo wiele różnych piosenek ludowych z różnych regionów Syrii i tak naprawdę to dzięki piosence ludowej po raz pierwszy mogłem nauczyć się tego, jak odczytywać wersy liryczne, jeszcze zanim w ogóle mówimy o jakimkolwiek pisaniu. التراث الغنائي السوري اللي أزعم إني بعرفه كتير منيح فيه شيء كان كتير ملهم بالنسبة لي بالإضافة طبعاً لتعلم الوزن والموسيقى منه. في نقطتين، الأولى هي القدرة على خلق صور شعرية مدهشة من بيئة جداً فقيرة بالأخيلة والصور بالأساس في مناطق مثل المنطقة اللي أنا أصلاً منها. المنطقة بالكامل هي صخر حوالي رمل، يعني حتى ما فيها جمال الصحراء بالمعنى الرومانسي ولا فيها الغابات تبع الجبال، ورغم هذا تراثها غني بصور أخيلة مدهشة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية واللي كانت كتير مهمة، قدرة التراث الغنائي وشيوعه بين الجميع ببيئات محافظة، قدرته على كسر التابويات بالتراث الغنائي بمناطق شديدة المحافظة، بتسمع الشاعر عم بيعاتب الله وعم بيوجه له كلام قاسي، بتسمع وصف لتفاصيل الجسد والتفاصيل الحميمية بالعلاقة الجنسية، بتسمع تمرد على الأهل وعلى قوانين المجتمع، وكأنه هذا التراث محطوط بقفص زجاجي بعيد حتى عن طبيعة المجتمع نفسه بطريقة مدهشة. هذا فيه كسر جميل جدا للأشياء. ممكن يعني أنا كنت أسمع جدتي تغني أبيات من الغناء الشعبي فيها مفردات وأفكار أنا متيقن تماما إنه إذا بتنقال قدامها بحديث عابر ممكن تترك الغرفة وتمشي من الخجل. Tradycja śpiewu syryjskiego jest mi bardzo dobrze znana i była dla mnie bardzo inspirująca nie tylko ze względu na rytm i muzykalność, tę melodyjność tych utworów. Tak naprawdę ten śpiew ludowy potrafi stworzyć przepiękne obrazy na podstawie czy w miejscach naturalnie bardzo ubogich. Miejsce, z którego ja pochodzę, jest tak naprawdę, można je określić jako kamień, wokół którego leży piasek. Nie ma to żadnej takiej, nie ma w tym romantycznego piękna pustyni, ale nie ma też w tym żadnego piękna lasu. A mimo to pochodzą z tego regionu także piękne pieśni ludowe. Po drugie, ta tradycja pieśni ludowych, która jest bardzo rozpowszechniona także wśród bardzo konserwatywnych środowisk, potrafi dużo odważniej mówić o niektórych tematach, na przykład wyrzucać coś Bogu, albo karcić czy rugać Boga za coś, mówić o cielesności, o seksualności, o sprzeciwie wobec rodziny, o sprzeciwie wobec zasad rządzących społeczeństwem. I jakby ta tradycja pieśniarska została zachowana w takiej szklanej klatce, której nikt nie może zniszczyć. Jest tam granica, której nikt nie może przekroczyć. Pamiętam, że moja babcia śpiewała różne piosenki. Znajdowały się w nich słowa i wyrażenia, które jeśli powiedziałbym je w trakcie normalnej rozmowy i babcia by usłyszała, po prostu wyszłaby ze wstydu spokoju.
Dziękuję bardzo. Czyli jak rozumiem, mamy tutaj tradycję, ale też pewną praktykę społeczną i pewnego rodzaju wentyl dla napięć społecznych, tak? Dobrze rozumiem? ماني رايد أشوفه تفريغ ولكن بفهم إذا حدا شافه هيك أنا بعتقد إنه هي وسيلة تعبير عن الحياة الطبيعية للإنسان مجتمعات بتختار تعبر عنا بتراثها مجتمعات بتختار تعبر عنا بممارسات علنية بمهرجانات مجتمعات بتختار تعبر عنا بالسينما بالنهاية أنا بشوفها طريقة تعبير لو لم توجد لكان في مشكلة بس مش وجودها معناه انه هي بس طريقة تنفيذ لا هي من صلب الحياة وهي دليل عافية مش طريقة تنفيذ في كتير نقطة دقيقة هون لازم تكون واضحة Moim zdaniem nie jest to żaden wentyl, natomiast rozumiem to, że ktoś może to w ten sposób rozumieć. Ja raczej nazwałbym to sposobem wyrażania jakiegoś naturalnego ludzkiego życia, tego, co się dzieje jakby w naturze wokół ludzi. Różne społeczeństwa różnie mogą to wyrażać. Niektóre poprzez właśnie taką tradycję, niektóre w sposób bardziej otwarty czy publiczny, na przykład w formie festiwali. Inne społeczeństwo mogą na ten temat kręcić filmy. Natomiast jest to po prostu jeden z różnych możliwych sposobów wyrażania tego. Jeśli nie byłoby tej możliwości wyrażenia tego, oczywiście mielibyśmy problem, ale nie znaczy to, że obecność tego sposobu wyrażania jest jakimkolwiek wentylem, czy jest sposobem na uniknięcie problemów. Nie uważam tego za jakby sposób na wyrzucenie z siebie czegoś, raczej uważam, że jest to po prostu wskaźnik takiego zdrowego życia społecznego. Rozumiem. بتوقع انه كمان بده يضيف فكره بتتعلق بالتفريغ لانه هذا كمان امبارح سالته بحوار صحفي. بتوقع ابدا ما مهمه الشعر ان يكون اداه تفريغ. بتوقع هي حاله من الخلق خلق عالم موازي خلق عالم نقدر فيه نطرح أسئلتنا عن الوجود وعن الله وعن الجنس لأنه ما بنقدر نحكيها بالواقع مو بسبب الرقابة إنما لأنه لا تطرح بهذا الشكل المباشر ولما بتنحكى بالشعر هي بتأخذ حالة جمالية وبعد آخر وبعد فلسفي وفكري وأخلاقي وحتى جمالي لما بتنقال مع إيقاع موسيقي هي بتحمل أبعاد أخرى وبتجمع موسيقى وبتجمع فنون أخرى فهي حالة من الخلق الجديد وحالة من الخلق التي هي مش حتمية هي حالة يملأها الشك والتساؤل وبرأيي هذا هو الشعر Chciałbym dodać coś na ten temat. Też pytano mnie o to wczoraj, jakby o to, czy poezja może być wentylem, czy można poprzez poezję wyrzucać coś z siebie w czasie tego panelu. Wydaje mi się, że nie jest celem poezji bycie takim wentylem. Celem poezji jest tworzenie czegoś, tworzenie tego świata równoległego, który pozwala nam mówić o takich rzeczach jak nasza egzystencja, jak Bóg, jak seksualność, w inny sposób. I nie dlatego, że istnieje jakaś cenzura, która nie pozwala nam na ten temat mówić, ale dlatego, że po prostu nie mówi się o tych rzeczach innymi sposobami. Poezja, która ma też wymiar estetyczny, filozoficzny, moralny, która dodaje do tych myśli rytm muzyczny i dodatkowe wymiary, jest jakby sposobem na wyrażanie tych myśli. Dlatego poezja jest właśnie twórczością, w swojej naturze też nieostateczną, jakby niezdefiniowaną, jest pełna wątpliwości. I moim zdaniem tak można by poezję zdefiniować. Tak, wydaje mi się, że to, co mówisz, Rami,
Zazębia się o moje kolejne pytanie. Z twoich wierszy i także z twoich wypowiedzi odniosłam wrażenie, że jesteś zwolennikiem pewnego konstruktywizmu i zajmuje cię konstruktywizmu społecznego, konstruktywizmu w podejściu do tożsamości. Zajmuje cię właśnie ta płynność, jeśli poprawnie, jeśli źle zinterpretowałam to, zajmuje cię płynność tych tożsamości i płynność tych pozycji. Masz bardzo interesujący wiersz, w którym to, kto jest Europejczykiem i to, kto jest Arabem, jest niejasne, jest zmienne, zależnie od tego, jak postawimy odbiorcę, jakby nadawcę i odbiorcę, może być doskonale na odwrót. To oczywiście przypomina mi zabiegi między innymi Toni Morrison, niedawno zmarłej noblistki, która w podobny sposób zajmowała się problemami rasy. Czy nazwałbyś to głównym potencjałem politycznym w swojej poezji? ما بعرف إذا مين يحكي هذا الحكي، هذا الحكي بتحكوه أنتو، بحكي القارئ، بحكوه النقاد، بس أنا الشعر بالنسبة لي مثل ما كنت عم بحكي قبل شوي، ومنيح إنه أجت هاي الفكرة بعدها مشان نكمل، هو حالة من الشك المتواصل بوجودي وبالعالم حولي، حالة من الأسئلة عن نفسي، عن لغتي، وحتى عن الشعر نفسه. يعني أنا غير راضي على الإطلاق عن أي شيء كتبته. أنا ما كتير بحب اللي بكتبه، وأنا حتى لما أصدقائي أو شوي العدد القليل اللي بيقرأوني بيقولوا لي حبينا هذا النص، أنا بستغرب، كتير سخيف، خصوصي بعد ما أكتب، يعني بعد ما أنشره. الهوية بالنسبة لي نفس الشيء، هي عملية شك. بتوقع بهذا السياق إذا كانت الهوية اللي غير حتمية واللي هي قائمة على الشك هي شعرية أو هي نفس العلاقة مع الشعر، بتوقع إذا كان هيك الشعر هو غير حتمي ودائما قابل للشك، فأنا بعيش بطريقة شعرية بهذا التعريف اللي حكيناه. بس كيف أنا بقدر أعطي صفة ما على شعري أو على اللي بكتبه؟ أنا بتوقع هذا مش من حقي أبداً إني أتوقع، لأن هذا الآخرين بيعملوا. Nie wiem, czy tak naprawdę jestem uprawniony do tego, żeby mówić o tym w ten sposób. To raczej wy możecie o tym mówić, wy, czytelnicy, krytycy. Też nawiążę do tego, co już powiedziałem. Dobrze, że w sumie o tym wspomniałaś, bo będę mógł dokończyć. No, poezja jest jakimś stanem ciągłej, nieprzerwanej wątpliwości i poddawania w wątpliwość swojego istnienia, tego, co się wokół nas dzieje, swojego własnego języka, a także i przede wszystkim poezji. Dla mnie osobiście nie jest do końca jasne, o czym piszę, i też nie bardzo lubię swoje wiersze. Kiedy przyjaciele przychodzą do mnie, czy też jakaś tam niewielka grupa czytelników, która to czyta, przychodzą, mówią, no bardzo mi się podobał ten wiersz, dziwię się, bo dla mnie ten wiersz po prostu jest prostacki. To szczególnie po tym, jak już został wydany. Jakby nie widzę w tym tego piękna. Zgadza się, że dla mnie tożsamość jest w pewien sposób związana z ciągłą wątpliwością. Też jest niejednoznaczne, też jest cały czas poddawana w wątpliwość i w ten sposób można by powiedzieć, że moja tożsamość jest w jakiś sposób liryczna. Jeżeli uznamy, że poezja to jest właśnie ten stan niejednoznaczności i wątpliwości, to ja żyję w sposób liryczny. Ale wracając do początku, jakby nie moim zadaniem jest określać teraz konkretnymi przymiotnikami mojej twórczości, to jest wasze zadanie. Pomału zbliżamy się do końca tej części rozmowy, za chwilę przejdziemy do czytania Ramiego, ale na koniec krótkie pytania do obu panów. Wojna w Syrii, a wasze pisanie. Na przykład Fadi,
powiedział w jednym z wywiadów tutaj, które towarzyszą temu wydarzeniu, że wojna syryjska sprawiła po raz pierwszy, że poczuł, co to znaczy być człowiekiem. Zastanawiam się, to jest oczywiście bardzo wieloznaczne stwierdzenie, ale silne stwierdzenie. I jak coś takiego, jaki wpływ ta sytuacja miała na jego pisanie. I również krótko do Ramiego. Rami pisze gdzieś, czy mówi gdzieś, że rewolucja syryjska to ja i również wiąże się to jakoś z jego pisaniem. Gdybyście mogli krótko teraz podsumować tą bardzo złożoną, bardzo trudną, oczywiście jest to trudne zadanie, ale spróbujmy w ten sposób zakończyć może tą część rozmowy. بداية هي نقطة كثير مهمة. أنا لا يمكن أقول إنه الحرب حسستني إني إنسان. أنا ماني جنرال أمريكي. Po pierwsze, i to jest bardzo ważne, nie mogę powiedzieć o sobie, że to wojna sprawiła, że poczułem się człowiekiem, ponieważ nie jestem amerykańskim generałem. الثورة فرق كبير. الثورة هي اللي حسستني إني إنسان. I tu jest wielka różnica, to rewolucja sprawiła, że poczułem się człowiekiem. اختلف نظرتي للأشياء كلها، إعادة تقييم للحياة بالكامل، ما يعنيني وما لا يعنيني، قدرتي على الغفران صارت أعلى، قدرتي على احترام الاختلاف صارت أكبر، لأني أنا بالأساس كانت مشكلتي الأساسية إنه ما حدا عم يحترم إني أنا مختلف عنه. فأول دروس تعلمتها إني أحترم خلاف الآخرين عني. وإذا حدث ما بالحياة أنا بشوفه أعاد صنع كإنسان أو حولني من كتلة خلايا تملك وظائف حيوية إلى إنسان، معقول ما يكون عمل زلزال حقيقي بالنص اللي أنا بكتبه؟ يعني بداهة هو صاحب الأثر الأكبر. Myślę, że taki najważniejszy element, którego nauczyła mnie ta rewolucja, to jest też szanowanie różnic, poszanowanie tego, że inni różnią się ode mnie. To był mój główny problem wcześniej, że uważałem, że nie szanowało się mnie ze względu na to, kim jestem, że różniłem się. I też jeżeli cokolwiek potrafiło zbudować mnie na nowo, tudzież z tego zbitka organicznych komórek stworzyć istotę, którą możemy nazwać człowiekiem, to jest właśnie to wydarzenie, które stworzyło mnie jako człowieka. Ja bym kier ma fed i przyomnił fizzora. Kier ma hterem statement, który عملها هلا, انه الحرب ما خلته انسان. بس أنا بشوف نفس الكلمة اللي أنت حكيتها بنظرة تانية فبختلف شوي مع فادي. أنا بشوف إنه ممكن بجزء كبير الحرب تعملنا بشر، مو لأنه رحنا مستفيدين منها، إنما لأنه رحنا نتوجع منها بطريقة منشوف آلام بجوز ما كنا شايفينها قبل، فبتخلينا نعيد التفكير. أنا مثلاً كان بأي لحظة ممكن موت بسوريا، وبالتالي أنا من اللحظة اللي أنا ما متت فيها وكانت تقريباً يعني مرحلة عسكرية فيها حرب، باللحظة اللي أنا ما متت فيها بلشت حياتي من أول جديد تأخذ شكل جديد. فأنا بعتبر حالي من اللحظة اللي ما متت فيها عدد تفكيري بالأشياء. بس تماماً الفكرة اللي أنت حكيتها بالستيتمنت، شكراً كثير 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 مهمة. Zgadzam się z tobą, Fadi, w tym, co powiedziałeś. Myślę, że rewolucja też taki sam wpływ miała na mnie i uważam, że jest to bardzo ważne oświadczenie, to co mówiłeś, że to nie wojna, tylko rewolucja zmieniała ludzi. Natomiast też jest tutaj mała różnica między nami. Ja patrzę na to z innej perspektywy. Myślę, że duża część wojny także mogła z nas uczynić, czy uczyniła z nas ludzi,
I to nie dlatego, że w jakiś sposób tam zyskaliśmy coś na niej, czy coś z niej czerpaliśmy, ale po prostu przez to, że czuliśmy ból i widzieliśmy ból innych ludzi i że to pozwoliło nam przemyśleć nasz stosunek do rzeczy, przemyśleć nasze życie. Była jedna sytuacja w czasie rewolucji, w której mogłem umrzeć i nie umarłem. To jest ten moment, w którym zaczęło się moje życie. To jest ten moment, ta chwila, w której nie umarłem, była chwilą, w której zacząłem w inny sposób myśleć o wszystkim. Dziękujemy. Mocne słowa, dziękujemy. Myślę, że teraz przejdziemy do pierwszego czytania. Zapraszamy w takim razie Ramiego, żeby przeczytał swoje wiersze w przekładach Filipa Kaźmierczaka. يتبعهم إلا حزنهم يستيقظ الحزن كجمرة في أطراف أصابع الكف وينام حين يمسح أحد ما دمعة بأطراف أصابعه يولد الحزن نقيا قبل أن تهجم اللغة وتسميه يدخل مع الهواء ويخرج مع الروح يكبر الحزن وحيدا ثقبا يبتلع أهله ولا يبصق منهم شيئا ينام في ثياب النوم يتدفأ بالذكريات يتكاثر بالوحدة يذهب إلى المدرسة يدخل في علاقة عاطفية يسكن غرف النوم يذهب صباحا إلى العمل يقضي إجازة على البحر يرسم لوحة يعشش في قصيدة يسافر دون جواز سفر حين خلق الإنسان الحزن على شكلته نسي أن يجعله باكيا فانيا أكتب ثم أشطب ثم أكتب ثم أشطب كل ما كتبت وكلما كتبت أكثر شطبت أكثر مثلا أكتب اسمك فتخرجين من بين الحروف غزالة تسرحين على عشب من قصار وترقصين على ندى من أغاني فأسرح ما هكذا أكتبك فأشطب اسمك وأكتب اسمي ثم أشطبني لنلتقي خلف ستار الحبر قلب مثقوب كان علينا أن نفترق فالحرب تشتهيني وحدي الحدود التي رسمها الآخرون فتحت ساقيها فدخل
آخرون آخرون ليضاجعوا فمي وأجبروني على النظر إلى أعينهم لأراني بلا أسنان أو بلا. عندما خرجنا إلى الحرب أمسكت يدك، رقبتنا الأقمار الصناعية، فتخففنا من البرد لنقول للطرف الآخر من العالم: لا تقلقوا، لم نصل حدودكم بعد. كقرية مجهولة في الهند كنا نحمل أسماء وبطاقات انتخابية صالحة للمتاحف وجوائز أفلام السينما، وكان الممثلون يتصورون معنا ويبتسمون قبل أن يغتسلوا 10 مرات من رائحة حزننا. عندما خرجنا إلى الحرب دخل الله في فوهة القناص، دخل الله في فوهة القناص كمارد عاد إلى فانوسه من مهمة مستحيلة لتحقيق 3 أمنيات لا أعرف منها شيئا. سقطت قذيفة بالخطأ، فتطايرت يوميات مراهقة واحترقت، نجت منها قصاصة ورق كتب عليها: لا نريدكم أن تشعروا بالذنب غدا، فقط نعوا المحرقة من الانتصار. وبقيت معلقة بين السماء والنار، يدي المتشققة من الحزن كانت تحاول أن تكون بحرا رحيما ليعبره القتلة ويغتسل. وجهك الشهي كآخر رغيف خبز في الحصار احترق وتساقط من الشوق. عندما خرجنا مع الحرب في نزهة على قضيب دبابة لا ينام، سال دم الحلم. ما كان أبي مخبرا أو عسكريا، ولا شاعرا أو ثائرا، كان عاديا كأي دكتاتور. الدمشقية التي كانت تغسل ذاكرة عتبة بابها من رائحة الجنود اختنقت من الهجران. عندما خرجنا إلى الحرب كان الأصدقاء يطيرون ويسقطون كزهر الربيع، وكنت عجلة تشتعل لتقطع الطريق على الطائرة، وكنت طائرا يهاجر إلى بلاد لا تفهم لغة تغريده. خرجنا إلى الحرب دون شبابيك نحملها لننظر منها إلينا، حملنا مرايا نرى فيها وجوه أطفالكم أيها المنتظرون، أيها المنتظرون أن تحتفلوا بانتهاء الحرب دون أن تطلقوا رصاصة واحدة باتجاهها. لو أن الحرب تعرف من تقتل لصارت سيدة الآلهة. لن أحدثك عن الدم، سأفتح علبة سجائر ثم أمسك بحجر من مدينة مدمرة ثم أرميه في البركة، فإذا تلون سأضعه جانبا ثم أرمي بغيره هكذا لأبني لك قصيدة، ويسأل الناس لماذا نسيت أن تضيف لها وزنا
وقافية دعك من هذا فهم لا يعرفون أن موسيقى الحرب لا إيقاع لها وأن القوافي هي نحن الذين ننتهي بشكل واحد دون فرصة للغناء وأنت هناك في مكانك البعيد عن القذائف تصبح الخوف مدويا هنا في حضن الحرب الواسع اخلع الخوف كحذاء بفم مفتوح ونربط حفاظا ونبتسم لتكون الصورة أقل إرهابا لأصدقائك الأوروبيين ثم نرسل الصورة بالبريد البطيء كي لا يلقي القبض عليها حراس حقوق الحيوان لعدم امتلاكها جوازات سفر ونكتب عليها عذرا لأننا لم نرسل مقاطع فيديو فإن أبشع ما في الحرب أنها تصدر أصواتا وهي تأكل كما يدخل النهر قرية عطشة وتخرجين وأنا أنظر إليك بعين عشيقة يخرج عشيقها إلى الحر كنا معا قبل أن يولد على سريرنا قط لا يشبهنا قبل أن تنتحر عمان من الشوق وقبل أن ينجو ذئب من فريسته ويموت الصياد من الخيبة كنا معا أنا أزدحف ببياضك وأنت تتكشفين أقفز إلى وسط شارع مزدحم بالسيارات فترتبكينها وتقودين إلى الأمام وأركض خلف سيارتك كمن يركض في حقل أنغام بساق واحدة وقلب مقطوع أعرف أنك تغيرت منذ سنتين وأنا أراقب ازدياد وزنك وأفقد شهيتي يتغير مقاس صدرك ويكبر قلبي ومع أن الشامة السرية إلى جانب صدرك لم يتغير مكانه إلا أنك الآن أكثر نزقا أصبحت ضحكتك أكثر حياة تعيشين الآن على سريرنا مع قطط كثيرة لا تعرفني وأنا أعيش مع عجوز خريفة تدعى ذاكرتي وتضحكين تضحكين كما يضحك الناس لرغيف خبز طازج وأنا أضحك لضحكتك وأنام جائعا أتمنى أن يموتوا جميعا بأي طريقة كان ولست مكترثا بقدر الشناعة التي يكون عليها الموت أريدهم أن يموتوا وحبذا لو ماتوا جميعا في حفرة واحدة من الزمان وحفرة واحدة من المكان أتمنى لو أن قبرا جماعيا يتسع لهم جميعا كما لو أنها مجزرة وأن ينسوا كأنهم لم يكونوا دون شاهدة أو اسم
ذكر ماضيك ماضية وكل لحظة لم نكن فيها معا przeżycie. To nie koniec czytań, proszę Państwa, ale w drugiej części rozmowy, nie odchodząc od naszych bohaterów, spróbujmy ich Państwu teraz przedstawić z nieco innej optyki. Wzbogacimy zasób mediów i tworzyw. Za chwilę będzie dla Państwa wszystko jasne. Będziemy też mieli kolejną postać, bohaterkę, kolejną spotkania. I dlatego teraz zapraszam Państwa na króciutki seans filmowy. Obejrzymy dwa krótkie materiały filmowe. Etiudy do wierszy Fediego i Ramiego. سيحاول ابتلاع من نرميه خلفنا كمكنسة كهربائية
Spotkaniu towarzyszy możliwość dzielenia się przez Państwa z nami, z organizatorami, swoimi wrażeniami z tego, co się dzieje. W dwóch miejscach są rozlokowane notesy,
po tej stronie, gdzieś na tam takiej malutkiej pufie i tutaj też te notesy są do Państwa dyspozycji. Cały czas i zostaną również po spotkaniu. A teraz zapraszam na scenę brakującą ogniwu dzisiejszego spotkania, gdzie jest Patrycja. Patrycja, zapraszamy Cię. Patrycja Polkowska. Patrycja, proszę Państwa, jest studentką Łódzkiej Szkoły Filmowej, jak można się było zorientować, jest autorką tych dwóch etiud. Pracuje teraz nad swoim filmem dyplomowym. Będzie za chwilę absolwentką Wydziału Reżyserskiego tejże uczelni. Patrycja, chciałabym zapytać Cię o Twój sposób pracy nad tymi etiudami. Właściwie pytam Cię o pracę interpretacyjną, którą wykonałaś przygotowując się i kręcąc te etiudy. Wydaje mi się, że materiał wizualny, jakim się posługujesz, jest bardzo silny, zwłaszcza w etiudzie inspirowanej wierszem Fatiego Dżumara. Rozpoznawalne są tropy dwudziestowiecznych katastrof humanitarnych lub dobóstw. Widzimy Memorial Holokaustu w Berlinie i dworzec, który w kontekście ucieczki z kraju jest bardzo silnym symbolem, bardzo silną figurą. Więc chciałam Cię właściwie zapytać o Twój sposób pracy nad materiałem literackim, a także to wiem od Ciebie już bezpośrednio, o rodzaj pomyłki czy różnicy interpretacyjnej, do jakiej doszło między Tobą a Ramim, dlatego że wiersz pod tytułem Psy pamięci, jeśli się nie mylę, jest wierszem w dużej mierze miłosnym, a Ty go zinterpretowałaś w zgoła inny sposób i jest to bardzo, bardzo interesująca interpretacja. Więc tak naprawdę pytam Cię o historię powstawania tych filmów. Dzień dobry, bardzo w ogóle dziękuję za spotkanie i w sumie też za taką możliwość zetknięcia się z wierszami i poznania Ramiego i Fadiego. To na pewno bez tego wydarzenia nie byłoby możliwe. Może zacznę też tak od strony technicznej, w ogóle skąd się wziął pomysł na to, żeby była jasność. Nasza szkoła jest połączona z biurem literackim poprzez osobę Blanki Nowickiej, która jest absolwentką naszej szkoły i prowadzi teraz zajęcia, które się nazywają Międzywydziałowa Pracownia Obrazu i Słowa. I też my w tej pracowni próbujemy jakoś zetknąć się z materią poezji i popracować z nią, co nie jest oczywiście łatwym zadaniem. Wygląda to tak, że każdy gdzieś przynosi na zajęcia propozycje swoich wierszy, znaczy swoich dnia. Wiersze, które chciałby zinterpretować, czytamy je kilkukrotnie, rozmawiamy o nich, rozmawiamy o powodach, dla których ta osoba wybrała ten wiersz i też o możliwościach gdzieś wyrażenia się obrazem, bo tak naprawdę tutaj operujemy obrazem i dźwiękiem dodatkowo. I myślę, że główną jakąś zasadą jest też to, żeby pogłębić wiersz, nie skrzywdzić go, co staramy się robić, ale wiadomo, czasami, jak to się mówi, że lepiej czasami jest, kiedy autor nie żyje. Tak, to jest zdanie z wywiadu, z innego z wywiadów. Lepiej, kiedy autor nie żyje, dla jego poezji oczywiście. Tak, życie poezji zaczyna się po śmierci autora. Dokładnie, dokładnie. Znaczy jest to po prostu dla mnie gdzieś też trudne, ale zarazem ekscytujące spotkanie. Być może nie lepiej, a wygodniej. Możliwe, możliwe. Więc zaczynając od wiersza Fadiego, oczywiście przeczytałam wszystkie wiersze, które przetłumaczył Filip. Wybrałam ten, który najbardziej rezonował. Czasami to jest na początku niejasne, dlaczego. Przeczytałam również wywiady i z Fadim, i z Ramim, które wykonał wcześniej, poprowadził wcześniej Filip,
więc oczywiście gdzieś od razu, mimowolnie starałam się do nich odnieść. Nie chcę tutaj podejmować się na scenie interpretacji wierszy, jeżeli mogę. Już spróbowałam to zrobić w jakiś inny sposób. Ale na pewno punktem wyjściowym było to, co też Fadi powiedział w wywiadzie, w którym opisując swoje życie w Niemczech, po tym jak przeniósł się z obozu do Berlina, powiedział, że poczuł się, jakby zmienił starą celę na nową. Co było dla mnie bardzo poruszające, bo Berlin, który mi i większości, myślę, ludzi kojarzy się z miastem wolności i jakąś po prostu lekką, do której dążymy, i poetycką, artystyczną. I paradoksalnie Berlin. Tak, Polacy zwłaszcza mitologizują to. Dokładnie, dokładnie. Jest dla kogoś kolejną celą. I też stąd był pomysł na wizualną formę i na przedstawienie Berlina jako miejsca, które jest po prostu nieprzyjazne. Raczej wiem, że odnosi się do symboli, są tam pomniki, są tam budynki. Traktowałam miasto jako tkankę, jako całość, nie jako poszczególne elementy architektoniczne. Ale wiadomo, każdy ma swoją interpretację, to przechodzi później dalej, też na widzów tych wideoartów. Czy jeszcze coś do Fatiego było? Nie, ja byłam bardzo ciekawa, czy to było celowe, to znaczy, czy celowo odnosiłaś się do takich punktów, które są wypełnione historycznym znaczeniem, nasycone, bo to w tym filmie mnie uderzyło. Zaczęliśmy od rozmowy z Fadim. Znaczy oczywiście scenariusze założenia powstały wcześniej. Poznałam i Fadiego, i Ramiego mailowo i pojechałam do Berlina. Rozmawialiśmy też o tym, jak Fadi odbiera Berlin, co jest dla niego ważne. Opowiedział mi historię, jak za pierwszym razem, gdy przyjechał do Berlina, wybrał się do Berlina Wschodniego, ponieważ nie chciał właśnie zobaczyć jakichś znanych punktów turystycznych, tylko pójść i poczuć to miasto. Fadi też o tym wcześniej mówił, że interesuje się historią. I też poszłam takim trochę jego śladem poprzez Berlin Wschodni, gdzie też mieszka Filip. Zobaczyłam budynki, o których mi opowiadał, też je nakręciliśmy. Nie wszystko weszło oczywiście do materiału, ale stąd się wziął pomysł na tą ścieżkę po Berlinie. Rozumiem. To też troszkę wiąże, moje pytanie troszkę też zazębia się o drugą etiudę poświęconą wierszowi Ramiego. Posługujesz się wieloma obrazami wojny i wieloma obrazami psów na wojnie. Jak rozumiem, to była duża praca z archiwum, którą wykonałaś. Wspominałaś o pracy archiwalnej. Pomyślałam, że chcesz stworzyć pewnego rodzaju analogię pomiędzy tym, co wydarzyło się w Europie w XX wieku, a tym, co dzieje się teraz w XXI wieku w Syrii. Na pewno w jakiś sposób chciałam dotknąć tematu wojny. Znam ją poprzez opowieści, poprzez materiały. Oczywiście nie jestem świadkiem naocznym, nie dotknęło mnie to. Dotknęło moją rodzinę, wiadomo. Ale myślę, że na jakimś etapie po prostu ja chciałam się spotkać. Tak jak wcześniej Rami mówił o tym, że poezja jest dla niego sposobem na komunikację ze światem. Dla mnie filmy też są komunikacją, ale też są pewnym sposobem na poznawanie tego świata i na poznawanie ludzi. I właśnie poprzez ten film chciałam ja poznać temat wojny. Analogia, tak. Na pewno wyszłam od tego, że chciałabym się posłużyć figurą psa i opowiedzieć o traumie wojennej. Tutaj przyznam się, chociaż Rami sugerował, żebyśmy nie wyciągali naszych brudów publicznie. I może to nie jest pomyłka interpretacyjna, w tym sensie ten wiersz jest dużo bardziej obszerny niż mój film. Realizując film też jakoś konkretyzujemy temat. Myślę, że po prostu psy pamięci są o traumie, różnego rodzaju traumie, czy traumie miłosnej,
czy traumie wojennej. Ja wybrałam jeden temat. Myślę, że gdzieś lepiej zagłębić się w coś i pójść niż dotykać i lizać wszystko tak po powierzchni. Nomen omen. Dokładnie. Jak przyjechałam do Berlina, to rozmawialiśmy o tym z Ramim. Przeprowadziłam również z nim rozmowę, którą zarejestrowałam i której nie ma w tym filmie. Opowiedział mi bardzo ciekawe rzeczy, interpretację swoją tego wiersza. Też poprosiłam go o opisanie kilku obrazów z przeszłości. Jeden z obrazów dotyczył śmierci dyktatora. Rami był wtedy dzieckiem. Nie chcę tego powtarzać, w sensie to było wszystko bardzo, bardzo wartościowe dla mnie. Drugi obraz był bardziej personalny i dotyczył jego dziadka. I gdzieś rozmawialiśmy długo o tym, jak funkcjonuje pamięć, co chciał o tym opowiedzieć. Rami, Fadi, jeśli mogę was prosić o krótkie, jedno-dwuzdaniowe reakcje na tą współpracę, na te filmy. Jak wam się podobają? Jak się w nich znajdujecie? Zakończenie spotkania, króciutko. تمام انه حتى على مستوى ابسط اشكال التعبير عن فهم نص شعري واللي هو انك تقراه وتقول انطباعك عنه ابسط من هيك ما في على نفس النص ستجد من 10 قراء 10 انطباعات بامزجه مختلفه ورؤى مختلفه وتنوع هائل فما بالك إذا كنا عم نعقد طريقة التعبير عن الانطباع عن النص ونستخدم فن قد يكون من الأعقد اللي فيه الصوت والصورة والرمزية والإسقاط مثل السينما. بالمبدأ وبشكل قطعي ما عندي أي توجه للحكم قد ما بيعنيني كان وما زال إني أقعد بجمجمة إنسان تاني وشوف عينه كيف عم تشوف النص وهذا تجربة بالنسبة لي ممتعة يعني مدهش إني يكون برات حالي وتفرج على حالي całkowicie rozumiem, że na takim nawet najprostszym poziomie wyrażania swojego rozumienia, swojej interpretacji tekstu, mówi się po prostu o swoich własnych wrażeniach. Jakby to jest ten najprostszy poziom, kiedy się wyraża takie pierwsze wrażenia. I oczywiście, jeżeli znajdziemy 10 czytelników jakiegoś tekstu, to będziemy mieli 10 różnych opinii, 10 różnych wrażeń, zależnie od tego, jaki ci ludzie mają charakter, tudzież jaką mają perspektywę na rzeczy. I jakby nie ma tutaj w ogóle porównania do wiele bardziej skomplikowanych form wyrazu, takich jak film, gdzie mamy jeszcze dźwięk, gdzie mamy jeszcze obraz, gdzie to się wszystko jeszcze bardziej komplikuje, jest jeszcze więcej tych różnych metafor. Oczywiście nie mi oceniać to, natomiast bardzo przyjemne i ciekawe zarazem było dla mnie to i zawsze jest, że mogę przenieść się do czaszki innego człowieka, żeby przez jego oczy spojrzeć na siebie z zewnątrz. بالنسبة لي أنا بس بحصد فادي طلع صورته حلوة بالفيديو أنا طلع صورته حلوة حسيت أني أنا شوي محطوط على مش لا هذا مزح بالحقيقة يعني أنا صدمت أنا شوي الحوار والانترفيو كانت مقصوصة أنا طلعت بالفيلم بسؤال أكثر من أنه يكون عندي انطباع كنت عم بسأل أنه في حال كان الكاتب تبع هي القصيدة اللي هي اسمها كلاب الذاكرة اللي هي قصيدة صغيرة 10 سطور
ما فيها أي كلمة عن الحرب. في حال كان الكاتب مش رامي العاشر ومش بنفس القصة تبع رامي العاشر. يعني في حال كانت باتريسيا ما بتعرف أي معلومة عن حياتها الشخصية، قرأت نص وقررت تعمل عنه فيلم وبدون ما تعرف أنه مترجم النص. يعني فلنفترض أنه كاتب بولوني كتب هذا النص، هل رح يكون عنده نفس الانتربريتيشن، نفس التأويل للنص؟ بس عندي سؤال وبس، شكرا. Cóż, ja przede wszystkim zazdroszczę Fadiemu, bo jego głos bardzo pięknie było słychać na filmie, mój nie za bardzo. To oczywiście z przymrużeniem oka. Jakby mówiąc już poważnie, no byłem trochę zszokowany tym, że nie uwzględniono tego wywiadu w tej etiudzie. I w miejsce jakiegoś wrażenia mam raczej pytanie, które pozostawił we mnie ten film. Mianowicie, czy jeżeli autor tego wiersza, który zatytułowany jest Psy Pamięci, wiersza składającego się z 10 wersetów, z 10 linijek, w których nie ma ani jednego słowa o wojnie, czy jeżeli ten autor nie nazywałby się Rami Laszek, jeżeli nie miałby takiej historii, takiej biografii jak ja, jeżeli Patrycja nie miałaby żadnych informacji o jego życiu osobistym, nie wiedziałaby, że film jest, że wiersz jest tłumaczony. Czyli jeżeli uznałaby, że wiersz został napisany przez polskiego poetę, czy interpretacja tego wiersza byłaby taka sama? I tylko to pytanie chciałem postawić. Dziękuję bardzo. Patrycja, chcesz krótko odpowiedzieć? Jestem gotowa na odpowiedź już. Myślę, że nie, absolutnie. I zresztą to na początku powiedziałam, że od razu po wierszu przeczytałam rozmowy z wami, dostałam biografię, dostałam jakby wszystko na ten temat i myślę, że to było mimowolne z mojej strony, te informacje, które skumulowałam i które wpłynęły na moją interpretację. Myślę, że gdzieś to też jest poza nami, co do nas dociera. I na pewno, gdybym nie miała tych wszystkich informacji, moja interpretacja byłaby inna. Jasne. Tematem tych filmów byliście wy, panowie, tak samo jak te wiersze. Tak mi się zdaje. Zbliżamy się do końca. Okay. Zapraszamy Fadiego teraz na scenę, żeby zamknął nam dzisiejsze spotkanie swoim czytaniem. شوية حكي يضمك بباقة خيطها عروي ويخلقك كلك، يمكن كتبتك أو كتبتلك، يبسو الأغاني عغصن صوتي ولاح الشتاء يضبضب شناتي يعمل بيوتي وماتت بلاد بحالها وحوالها، وانتي حجر لا بتزعلي على الماء ولا انتي بتموتي، يمكن سواد الدم من بعد البرد عصيف هاد العمل كحلك ويمكن كتبتك أو كتبتلي، وعم أكرهك عم أكرهك مثل الحبس والغدر والأسوي، مثل الجرح علم على ظهري وفرفط معه عمري، عم أكرهك عائد ما مرق الوقت وعقد ما خبرت حيطان البرد قديشني بحبك، وعقد ما دمعي هتك سري، يمكن
إذا احترقت شمس قلبي بطل أسير العتم بيظلك يمكن كتبتك أو كتبتلك بتخيلوا مثل المطر ورقات من غيم المناجل نازلي على الناس تعبوا شقى الشغيل ايدين صابيعة حطب من عزم تقل الفاس مين اللي بشوفه دهب ومين اللي بشوفه نحاس تخايلوا مثل الصبر كذبة سلي ناطر المحروم لا عاد يرجع عاغصن تيعيش ولا مات لسه بالعمر موهوم مين اللي بشوفه أرض ومين اللي بشوفه نجوم بتخايلوا مثلي بتخايلوا مثلي وقع زي المشاوير المسا بعيون هالعشاء يبسام او لسه عرق خبى ليوم فراق مين اللي بشوفه روح ومين اللي بشوفه وراق بتخايلوا كل ما نزل عرصيف اخر صيف وبلملمو كلمة ورا كلمة تودعوا هالضيف بتخايلوا بحبه وبرمي العتب جنبه يا ورق تشرين النزل عالعمر مثل السيف بالمقبرة مثل البرد لكن بين العظم والروح عم ينبض مثل الورد لكن سام العطر على الخوف عم يسكت مثل البعد لكن نهر وطفح نسيان عم يكفت شفتك عم تزيح القبر وعرفتك من بعيد ضعفك مثل قوة شفتك عم تضيف قاس الأسى قهوة ضايع بياض بلحيتك مرسوم غبرة طريقك والجفا وهموم ضايع كأنه لون صرخاتك هالغمغمة تنهيدتك لون غريب وأصفر ومسموم ضايع سواد العين ورغيف دمك على العرق مقسوم تحت الشواهد عامر السهرة ختيار داير بالعمر ودلال تهي الأغاني أهوت المرة ضحكة صبية ضيعت خلخال ما عاد تتذكر جابت معا خلخال هالأبرة في شب بيغني بكي موال فيق بشيبة جارته الحسرة وفي صوت ما عرفته مثل رجال بعده عم يتمتم بدي بلد حر
ستك عم تزيح القبر وترسم مثل حرف وكحل عطرف محفور بقفل تابوت بالمقبرة كل شي حلو بالمقبرة كل شي حلو إلا خوفي تجي يا القتلة الأيام تحلى بعين المقبرة تموت سبحان صوتك عالصبح أحلى من طلوع الشمس عالياسمين أدفى من تراب الوطن أشهى من العمر اللي لسه ما إجا وأبعد من الحلم الهرب من النايمين سبحان صوتك عالصبح لا بينعرف لا بينوصف مدري دمع دور على شي خد مدري لكل زعلان بالدنيا كتف مدري زهر ناطر دفا طيصير تفاح وعنب مدري ابن ناطور ناطر غفوتي تيفوت عالبستان ما يشبع عطف سبحان صوتك عالصبح يزرع ورد ببلاد أرضى من ملح بياخد جرح مشوار بيرده شفا ولما بيغيب من الوقت بتصير ساعاتي جرح سبحان صوتك عالصبح شفت عرق عالريق ضحكت بنت عم يلحق الشب الحلو هربان من مشيا طريق لمحة أمل من أم شافت ابنها عالبر من بعد ما قالولها ابنك غريب سبحان صوتك عالصبح أبعد من أطراف الفلا يا ريت ارجع اسمعه يا ريت مرة اسمعه ضيعت من كبر الحلم وما عدت أعرف شو جرى هو إجا من قبل ولا بعد ما مر ضيعت من كتر الحلا والقلب خاشع ينطرق بفيك اليوم الفجر يبدأ الصلاة سبحان صوتك عالصبح سبحان صوتك عالصبح سبحان صوتك عالصبح يمكن اجت يمكن لحالة تروح يمكن اسامي تغربت جروح ويمكن بدل ضجران مل الروح لكن ايدينا بعدها قلنا بكرة ورانا وقلبنا البواب يمكن شرب ضو الصبح ضايع يمكن غفي حضن الصفا الواسع أو كان يقرانا بشوارع فيها الحقيقة الغايبة من كتاب يمكن بقي منا حدا بده عيونه نجم ما في حدا يحده لو نده كل الناس بيردوا البلاد نحلى البلاد ما نتراب
عيني هيك عاوردي مرقت عشبينك أصابيعي شديت شرشفنا على كتفك وبوست المخدة فاي كأنك نايمة حدي بقضي الليل وسكرته صحيان بحلف بروحي نيمك عندي تدللي تغنجي وعينك تقلي ايه وانده تعي وانتي ولا تردي فايق كأنك نايمي حدي سبحان من حنن قلبك على قلبي وخلى الصدى يودي مشينا سوا وصلنا سوا بإيدك فتحت الباب سكرته بيدي وتقولي ما أعندك وشو عاجبك عندي فاي كأنك نايمي حدي وهادل كأنك وهم انتي وأنا والليل والكلمة نعرف بإني نمت عم أحضن خيالات نعرف بإني فقت عموت من بردي ضيق كأنه صار بيبرنا مثلي غريب منين رح يزرع قمح نعسنا على باب السفر نمنا وضل الحلم الآن تا طلع الصبح شكرا شكرا لكم dziękujemy Radzi Fadzi Patrycja, Natalia, Kacper Bartrzom. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.